Stary Targ. Gorąco witam w imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Targu. Was, szanowne druhny i was, szanowni druhowie. Bardzo gorąco witam młodzieżowe drużyny pożarnicze. Naszą przyszłość. Czy herbatę? O, herbatę. Dobra. Serdecznie witam obecnego na naszych zawodach wójta gminy Stary Targ, pana Wiesława Kaźmierskiego. Bardzo gorąco witam przedstawicieli komisji sędziowskiej, której przewodniczy starszy kapitan Wojciech Frąckowiak. Oraz jej członków w osobach sekcyjny Skalmowski Michał. Sekcyjny Zima Paweł. I sekcyjny Smol Erik. Witam bardzo serdecznie sponsorów dzisiejszych zawodów. Witam również wszystkich pozostałych, szczególnie mieszkańców sołectwa Bukowo. Informuję, że w dzisiejszych zawodach udział biorą wszystkie jednostki z gminy Stary Targ, co ostatnio się często nie zdarzało. Dzisiaj startują w zawodach. Dzisiaj startują w zawodach i tak, OSP Bukowo, które wystawia 5 drużyn, co też się nigdy nie zdarzało. Są to drużyny, 2 seniorów, 1 kobieca i młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt i młodzieżowa drużyna pożarnicza mieszana. Dąbrówka, OSP Dąbrówka Malborska wystawia drużynę seniorów. Brawo! OSP Stary Targ, drużynę seniorów i drużynę młodzieżową mieszaną. Brawo! OSP Szropy, drużynę seniorów i drużynę młodzieżową chłopców. OSP Waplewo, drużynę seniorów i drużynę młodzieżową mieszaną. Razem w dzisiejszych zawodach bierze udział 14 drużyn, co jest też rekordem w historii naszych gminnych zawodów. Brawo! I na koniec proszę wszystkich startujących o szczególne zachowanie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań, o dyscyplinę. Traktujcie przede wszystkim dzisiejsze zawody jako dobrą zabawę połączoną ze strażackim szkoleniem. Publiczność proszę o nieprzeszkadzanie i uważam dzisiejsze zawody za otwarte. Proszę komisję sędziowską i startujących o przystąpienie do rozgrywania zawodów. Komisję, która będzie oceniać młodzieżowe drużyny pożarnicze według CTI, przewodniczy Piotr Peżanowski, pomocnicy Grzegorz Krzykowski, Kamila Kalkowska, Monika Gryze i Łukasz Antonowicz. Jeszcze jedno. Jako pierwsza startować będzie OSP
stary targ, ponieważ wylosowała numer 1. Jako druga startować będzie OSP Dąbrówka Malborska. Jako trzecia startować będzie OSP Bukowo. Jako czwarta OSP Szropy. I jako ostatnia, piąta OSP Waplewo Wielkie. Proszę, zaczynajmy. Wszystka robi płotek. Co tu jest? A nie, bo dobra, bo to jest zapisane. Co to są za strefy zmian? Wleję do kolerek i spuścić stąd wodę. Zadanie
Trzeba pamiętać o to, że nie mogą przekroczyć tej linii, tak? Te linie są nieprzekraczalne. Po to są zrobione te listewki, żeby nie przekraczały, tak? To musi być w polu. Na tym numerze. Toru nie obiegamy, tutaj dziewiątka obiegła tor, tak? Po zewnętrznej. Tak? Czwórka, piątka, ósemka i siódemka. Która dziewiątka jest? To jest dziewiątką. A tu maczyłem? Nie ma.
masz tarczy. Orkiestra Taneczna Polskiego Radia w Warszawie. Odbieram.